Witam cię serdecznie. Kolejne zapytania od Was. Jakie kursy są najlepsze? Gdzie są? Jaki kurs, Robert, byś polecił, co byś przyszedł? Jedyny kurs, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, bo o to pytaliście, jak dla mnie nie ma lepszego kursu niż wyzwanie 90 dni. Dziękuję. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu programowi mam wymierne efekty. Ale uwaga, powiem Ci tylko tyle, że ja Ci nie będę nic innego polecał, bo przerobiłem tych kursów tysiące i powiem Ci jedną rzecz. Po co Ci te kursy? Po co ci te kursy? Po co ci nowe programy, nowe szkolenia? Po co ci to? Jak ty i tak nie wdrażasz nic w życie? I tak nie wdrażasz w życie. Rozmawiamy razem tysiące razy. Robisz kolejne szkolenie, kolejne szkolenie, kolejne szkolenie. Ja się później ciebie pytam, jakie masz efekty. A ty mówisz, że nie działa. I kupujesz kolejne szkolenie, i wydajesz kolejne tysiące na kolejne szkolenia, i dalej nie masz efektów. Mój drogi, moja droga, nie kupuj żadnych szkoleń. Żadnych szkoleń. Naprawdę. Idź przez to życie, ale zacznij działać. I to, co nagrywam na wcześniejszych filmach, ucz się na swoich błędach, wyciągaj z tego lekcje. Każdy błąd to jest krok do przodu, tyle w temacie. Jak mam ci coś już mówić, bo tak trochę te kursy odradzam, nie odradzam, uważam, że są zajebiste i dużo kursów jest fajnych. Ale po co ci ten kurs, jak ty tak nie wdrażasz tej wiedzy w życie? Wydajesz pieniądze i ty nic nie robisz. Bez sensu, totalnie. Więc jakikolwiek będzie to kurs, nawet bez nazwy, to będzie kurs sprzedażowy, taki z tej marki, tamtej marki, z TikToka, z Instagrama. Mnóstwo ludzi kupuje tysiące kursów i później nic nie osiągają. Dlaczego? Bo nie wdrażają, bo nie robią, a część tych kursów i tak jest do dupy. A wiesz dlaczego? Bo nie robią tego praktycy, tylko robią to teoretycy. I ten film właśnie chciałbym zadedykować Tobie, żebyś ty zaczął brać przykład z praktyków, nie z teoretyków. Jeżeli ktoś stworzy jakiś kurs, to poznaj tą osobę prywatnie, poznaj ją na żywo, zobacz, co naprawdę ma, co osiągnęła. Bo ja takich ludzi poznaję mnóstwo, którzy uczą rozwoju, którzy uczą biznesu, którzy szkolą z tego, szkolą z tamtego. Jak mnie gość może szkolić z Instagrama, jak on ma mniej followersów niż ja? No to jak? Jak gość może mnie uczyć biznesu albo zarabiania pieniędzy, jeżeli chłop siedzi w kredytach, jest upieprzony totalnie na 30 lat i wszystko ma w leasingach, w kredytach, nie ma kompletnie nic swojego, to jak ja od takiego gościa mam się cokolwiek nauczyć? No nigdy się od niego nic nie nauczę. Ale tu jest takim turbomówcą i wszyscy lecą na to i płacą kolejne szkolenie, kolejne szkolenie. A on spłaca kolejne kredyty leasingi. Ucz się od praktyków. Sprawdź tych praktyków, co mają, co robią. Ja nie mówię, żeby oni ci numer konta pokazywali, bo to nie o to chodzi. Zobacz, jak żyją, niech pokażą ci, gdzie mieszkają, co robią, jak pracują, jak jest u nich w rodzinie i tak dalej, bo to już następna rzecz, że wszyscy uczą, jak to dzieci, jak to rodzina, jak to ten, a sami mają rozpieprzone związki, tylko o tym nie mówią, bo nie ma tego na zewnątrz. No czego nie rozumiesz? Nie kupuj żadnych kursów. Nie kupuj żadnych kursów, nic, tylko idź przez to życie na maksa i ucz się od praktyków. Spotykaj na swojej drodze ludzi, którzy w tym życiu coś osiągnęli, ale przede wszystkim, co ty chcesz osiągnąć, bo to mają być twoje marzenia, a nie, że ten w krypto, ten z krypto, ten tam i ty też będziesz tak jeździł i ty też będziesz w tym kraju mieszkał, a może ten kraj nie jest dla ciebie. A może to nie jest dla ciebie. A może ta firma nie jest dla ciebie. Rozumiesz? Znajdź osobę, która coś w życiu osiągnęła, to co ty chcesz osiągnąć. Osoba, która jest praktykiem. Jeżeli to osoba sławna, wejdź w Google i wpisz o niej, dowiedz się o niej jak najwięcej. Zmodeluj, a jak to się skontaktuj z tą osobą. Jeżeli to jest Polska, jak ktoś jest w Polsce i masz możliwość spotkania się na żywo z taką osobą na jego szkoleniu, a później masz możliwość zadać mu pytanie, podejść do niego i pogadać z nim prywatnie, jak to naprawdę funkcjonuje, jak to naprawdę działa, to naprawdę dopiero wtedy tą osobę poznajesz. I dopiero wtedy, jak poznasz praktyków, nie teoretyków, którzy coś naprawdę w życiu osiągają, to za takimi ludźmi idź i ci ludzie ci pomogą. Pomogą. Nawet jeżeli będziesz musiał zapłacić parę złotych za to, że poświęcił ci swój czas, to co z tego? To dzięki temu pójdziesz 3 razy szybciej. A jak już masz naprawdę kupować jakieś kursy i kolejne szkolenia, które naprawdę mogłyby coś wnieść do twojego życia, ale ich nie wdrażasz w życie, to nie kupuj kolejnego szkolenia. Skup się na tym, które już masz i zrealizuj to, co masz. A ja i tak będę Ci polecał wyzwania 90 dni, bo ten program robi taką robotę, że jest wow. U mnie zrobił i u wielu tysięcy osób zrobił. I ten program nie jest to tylko rozwój osobisty, to jest również biznes, relacje, tam jest wszystko w tym programie. Dlatego go polecam, jeżeli mam Ci coś polecić. Dlaczego też ten program? Bo tam jest społeczność, w której jest ponad 5 tysięcy osób i są tam miliarderzy, od których możesz czerpać wiedzę i możesz się od nich uczyć. I możesz się z nimi spotkać na żywo i z nimi porozmawiać. Dlatego. Dlatego ten film nagrywam po to, żebyś korzystał z praktyków, a nie z teoretyków. Żebyś tych ludzi sprawdzał, co napisałem w mojej książce Pokochaj MLM, jak się sprawdza ludzi, czyli tych turbo biznesmenów z internetu, którzy gówno mają, nagrałem taki film.
Tam dokładnie w tej książce Pokaja MLM napisałem, jak to działa, bo to nie jest tylko MLM-ie. O relacjach, o różnych innych rzeczach i jak sprawdzić osobę, czy ona coś naprawdę ma, czy nie ma. I tam jest dużo technik podanych na ten temat, jak to zrobić. A ty lecisz na kolejne szkolenie, wydajesz kolejne tysiące i po raz kolejny dzwonisz, piszesz, nagraj Robert taki film. To nagrywam dla ciebie, co polecam, co działa, jak działa i tyle. Pozdrawiam cię serdecznie, wspaniałego dzionka i oczywiście życzę ci owocnego tygodnia, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia i cały czas do przodu. Pozdrawiam serdecznie.